Jesteśmy aktualnie na lotnisku i dzisiaj wylatujemy, słuchajcie, razem z Lumi w góry na narty. Także ten pan przeskanował właśnie nasze bagaże. Dziękujemy panu. Lumi, u ciebie wszystko git? Nic nie zapikało tutaj? Tak, wszystko dobrze z moimi bagażami, nic nie pikało. Dobra, czekaj, to może ja jeszcze zadzwonię do rodzinki, bo Jeeplejka z dziećmi już, słuchajcie, pojechali tam na miejsce w te góry, a my właśnie dzień później do nich dolatujemy, także wykręcam numer. Ej, w ogóle nie ma zasięgu, Lumi, wiesz? Nie mogę się dodzwonić do w ogóle Jeeplejki. Dziwna sprawa, wiesz? No dobrze, dziwne. Nasz samolot już stoi, możemy wchodzić. Tak, już do samolotu? Chcesz coś normalnie na drogę? Tu są różne fajne słodyczki, jakbyś miała ochotę. Ja nie mogę. Może później, teraz dziękuję. Tym samolotem będziemy, widzowie, lecieli. Już czeka ładnie tutaj na naszym lotnisku. Także tutaj ktoś w ogóle bagaże jeszcze zostawił. Wbijamy i ciekawe w ogóle, jak tam nam będzie miała podróż. Mam nadzieję, że dobrze. Idziemy w ogóle zarezerwować sobie jakieś fajne miejsca. Ty, tutaj jest chyba pierwsza klasa, Lumi. Patrz, nawet masz telewizor normalnie. Może tutaj po prostu, wiesz co, będziemy tutaj lecieli, co? No dobra. No to możemy chociaż tutaj. Ja nie mam biletu, słuchaj, w pierwszej klasie wykupionego. Ale no dobra. Ja też nie. Co tam? Jak nas stewardesa wygoni, no to najwyżej wygoni. Także widzowie, my lecimy i widzimy się na miejscu w górach. Budź się, Jeeplej. Ej, co się stało? Lumi, gdzie my jesteśmy? Nasz samolot się, Jeeplej, rozbił. Zobaczcie, to jest ogromny pożar. Gdzie my jesteśmy w ogóle, Lumi? Co tu w ogóle trzeba ugasić? Czekaj, trzeba tu uratować. Ktoś jeszcze jest na pokładzie, jak myślisz? Nie wiem, nikogo nie widziałam, ale wiesz, kapitanie, co jest problem? Jakieś dziwne dinozaury tutaj chodzą. Jeeplej, ja się boję. Jakie dinozaury? Co ty mówisz? No zobacz, tam z tyłu jakiś idzie. To my się cofnęliśmy w ogóle w czasie, Lumi? Ej, w ogóle ten samolot się złamał na pół kompletnie. Ja nie mogę, my już go nie uratujemy. My już nie wrócimy w ogóle do domu, Lumi, nie, chyba stąd. Nie, ja chcę do domu, Jeeplej. Domu. Spokojnie, ja nie mogę. I czekaj, coś tutaj jest. Wiesz co, tu jest jakiś dziwny znak. Ale czekaj. Myślisz, że te dinozaury będą nam chciały zrobić krzywdę? Nie mam pojęcia, oby nie. Ty, musimy się gdzieś schować. Przez to, że jest noc, to musimy, Lumi, wiesz co, ją przetrwać. I tak naprawdę, chodź szybko, mykniemy tutaj między nimi. Ja pod ogonem normalnie dinozaura przyszliśmy. Ej, dobra, chodźcie, gdzieś tu normalnie schowamy i przetrwamy noc. Przepraszam, dinozaurku, jak tam się masz? Ej, patrz, on się w ogóle boją się, te dinozaurki. One nas nawet nie atakują, są całkiem miłe. Okej, także nie mamy czego się bać, Lumi. Chodź tutaj normalnie i prześpimy sobie spokojnie nockę. Patrz, jest łóżko. W ogóle jest jedno łóżko, drugie łóżko. Coś tutaj mamy. Ej, są mieczyki i normalnie jedzenie w razie co, jakbyś była głodna. Znalazłem tu, Lumi. A ty gdzie idziesz? A tutaj wygląda jak jakaś sala normalnie kinowa, taka zapuszczona, stara. Tak, to wszystko jest jakieś opuszczone. Chodź się zdrzemniemy. Kładźmy się normalnie tutaj i wiesz co, jutro będziemy rozpoczynać. Ej, dinozaur nam wszedł, Lumi. Dinozaur, idź stąd, dinozaurze. O, idź sobie stąd. Wynocha. Ja ci dam normalnie, ja ci dam, nie, ty dinozaurze. Ej, idź stąd, ja nie mogę, on sobie drzwi otworzył, Lumi, czaisz? No ty jakiś cwany ten dinozaur. Cwaniaku jest jeden, my cię tutaj nie chcemy, idź sobie stąd. Zaraz, ej, dwa serduszka, Lumi, dwa serduszka. Użar mnie normalnie ten dinozaur. O nie, słuchajcie, jednak tu nie jest tak bezpiecznie. Dobra, czekaj, zastawię moimi może tutaj, wiesz co, walizkami przejście i się wtedy nie zmieści ten dinozaur po prostu. Ja mam dwa serduszka, Lumi, muszę odpocząć. Trzymaj, tu jest mieczyk dla ciebie. Dobrze, ja to ja będę na straży normalnie spać. Dobranoc. Stał nowy dzień, słuchajcie, a tu w ogóle na łóżku nie ma Lumi. Nie wiem, gdzie ona jest, czy poszła na zwiady. Stałam tutaj cały czas na straży, Jeeplej. Tak, stałaś na straży, a jak tam w ogóle? Ej, ja tu widzę dinozaura, chce się do nas chyba przedostać. Czekaj, sprawdzę przez okno. Jest tu pełno w ogóle dinozaurów, Lumi. I ja nie wiem w ogóle, jak my sobie tutaj poradzimy na tym świecie. Tu jest bardzo dziwnie, my się chyba cofnęliśmy w czasie, na to wychodzi, wiesz? Oby nie, Jeeplej. Musimy normalnie wyjść i się rozejrzeć teraz tutaj. Na pewno musimy znaleźć jakąś pomoc. Czekaj, wyjdźmy spokojnie. Wczoraj tamten do nas taki przyszedł czarny dinozaur, bardzo niemiły. O, i taki właśnie tutaj. Ja ci dam, idź sobie, dinozaurku. Ej, jest samochód, Lumi, chodź, spróbuję go szybko odpalić, dawaj. Dobra, dawaj. O, ty też sobie idź. Normalnie, dobra, czekaj, wsiadam za kółko. Ty prowadzisz, czy ja w końcu? Nie, ty dobra, prowadzisz. Dobra, dawaj, laduj się. Ej, normalnie da radę nie pojechać. Patrz, normalnie widziałaś kiedyś takiego, wiesz co, zwierzaka? Wiesz co to jest za zwierzę? Nie, nigdy. Mamut normalnie, mamut.
Mamuty tutaj nawet chodzą, prehistoryczne stworzenia. Ej, dobra, chodźmy, ja tam normalnie jadę gdzieś dalej. Tu są takie wysokie dinozaury z wysokimi Może Deeplay się rozdzielimy gdzieś, co? Ja pójdę... O, ja może tutaj sobie pooglądam, co tutaj jest. Tutaj uważaj, też jest jakiś dinozaur, Lumi, żeby ja, ci... ja się boję, żeby ci nie zrobił normalnie nic groźnego, schowaj się gdzieś, a ja idę tam, patrzcie, tam jest jakieś gówno, jakby taka siedziba tego miejsca. Nie mam zielonego pojęcia, ale mam nadzieję, że znajdziemy jakąś pomoc, telefon mam w sumie, ty, mogę spróbować zadzwonić, ale na razie tutaj w ogóle nie mam zasięgu, słuchajcie, kompletnie, także do nikogo się nie dodzwonię. Idziemy się rozejrzeć, ej, tu się nie mogę przedostać, jakieś barier bloki tam były chyba, okej, tutaj widzę, że też jest bardzo zapuszczone miejsce, ej, a tam, widzicie, tam jest normalnie coś tam jest, ej! Jakiegoś człowieka widzę. Widzicie? Tam jest jakiś człowiek. Ej, mam nadzieję, że do nas będzie miły i sympatyczny. Przepraszam, potrzebuję pomocy. Proszę pana. Nie wam, uciekam, uciekam. Jak pan ucieka? Proszę pana, nasz samolot się tutaj rozbił. Mamy problem. Nie możemy normalnie tutaj się uratować. Pełno din... Co pan się chowasz przede mną? No, chowam się, bo wie pan co, ja dawno nie widziałem człowieka, jestem tutaj bardzo długo, już nawet nie wiem ile i ja się po prostu, no wie pan co, no trochę boję ludzi jednak. A tu pan pamiątki sprzedaje nawet jakieś? Chwila, no mam, tak, ale nikt nie kupuje, bo wie pan co, jesteśmy na wyspie dinozaurów. Tak? I to jest bardzo niebezpieczna po prostu wyspa i jest tu naprawdę bardzo groźnie. A co pan tu normalnie tworzy, to są jajka dinozaurów? Pan je rozmnaża tutaj? Tak, no bo one tak naprawdę... stąd wychodzą te dinozaury, ale one teraz po prostu zwiały i chodzą po całej wyspie. No nieźle, muszę powiedzieć panu, że fajne ma pan laboratorium, są mikroskopy. Nie wiem, proszę pana, ja w ogóle nie mam zasięgu. Chwila, a tu mi złapało zasięg u pana w bazie. Ma tu pan jakieś wzmacniacze? Chwila. No coś tam mam. Do G-Playki spróbuję zadzwonić, do mojej żony, jak tam u niej? Dobra, wykręcamy numer. Ej, widzowie, jest sygnał, jest sygnał. Halo? 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 G-Playka, halo, gdzie G-play? Ty jesteś? Gdzie ty jesteś, G-Playka? Samolot się rozbił, jestem na wyspie dinozaurów, proszę pomóż mi. Ja też jestem na wyspie dinozaurów, twój samolot też się rozbił? Tak, ej, coś przerywa. Ej, G-Playka, halo, o nie, rozłączyło się, proszę pana, ona powiedziała, że jest na wyspie dinozaurów, czyli to tutaj chyba, też się ich samolot rozbił. Tutaj. Wie pan, co da pan ten telefon, ja sprawdzę sygnał może, dobrze. Dobra? Umie pan zlokalizować miejsce, gdzie ktoś po prostu dzwonił? Dobra. Z którego miejsca? Tutaj, o, mam sygnał, proszę pana, możemy iść, proszę za mną. Ale sygnał lokalizacyjny, pan wie, gdzie ona jest? Tak, już wiem, gdzie ona jest i najprawdopodobniej ten sygnał mnie tak prowadzi. Zaraz zobaczymy, jak stąd wyjdziemy, proszę pana. Tak, ojejku. Pan w ogóle się zna na rzeczy, dobra, wie tutaj? Wie pan co, to normalnie wprowadzi w bardzo niedobrą stronę, proszę, ojejku, tutaj mam te takie ograniczenia. Tutaj są wszędzie ograniczenia. Jakieś niewidzialne bloki, w ogóle tutaj nie wiem, kto to pozostawiał, czy te dinozaury, czy kto? Oj, wie pan co, mam dla pana złe wieści. Co jest? Tam jest po prostu straszny dinozaur. Tak? On jest bardzo niebezpieczny, a mianowicie on się po prostu nazywa Tyrosaurus Rex. Aha, no to proszę pana, no to co, to pan ze mną nie idzie, ja muszę uratować moją żonę. Nie, wie pan co, nie, ja po prostu ja nie idę. No dobra, no to sam pójdę. Tutaj widać, ja się boję tam pójść. Widać w ogóle, że to było przygotowane, słuchajcie, dla ludzi. Patrzcie, są okienka, żeby w ogóle obserwować, co tu się dzieje, ale widzicie, są problemy, ponieważ dinozaury to poniszczyły i to jest niebezpieczne dla ludzi. I to jest chyba ten niebezpieczny w ogóle dinozaur, o którym mówił ten człowiek. On nawet powiedział, że się tutaj nie zbliża, tu jest tak niebezpiecznie. Dobra, idziemy, czekajcie, ominiemy go. Przepraszam bardzo, gdzie jest moja żona? Owieczko, oni cię zaraz zjedzą, ten normalnie zły dinozaur chapnął mnie. Ja nie mogę gonić mnie, widzowie. Pół serduszek mi naraz zabrał. Ja uciekam. O nie, goni mnie. Tu jest drugi. O nie. Wow, a było, słuchajcie, nie zadzierać. Te dinozaury są wszędzie, one są niebezpieczne. Ale chwila, patrzcie tam. G-Playka tutaj. G-Play, gdzie jesteś? Zobacz, jestem tu na dachu, zespawnowałem się. Czekaj, tam jest dinozaur. Spróbuję cię jakoś uwolnić, okej? Okay? Dobrze, chwilkę. Proszę cię. Okej, czekaj, może się nie skapnie. Gdzieś sobie poszedł. Dobra,
dobra, dawaj, szybko, szybko, zeskakuj. Jestem. Chodź szybko, uciekamy stąd. Ja nie mogę, tu są mega niebezpieczne dinozaury. Co ty tu robisz, Diplejka? No słuchaj, samolot się rozbił, jak lecieliśmy. Wszyscy zaczęli gdzieś uciekać i dzieci gdzieś zwiały. Nie mam pojęcia, gdzie są dzieci. Ej, chwila, myślisz, że to jest przypadek, że i mój samolot się rozbił, i twój samolot się rozbił, leciliśmy w to samo miejsce. Właśnie się zastanawiałem, próbowałem się do ciebie na lotnisku dodzwonić i nie mogłem. Słuchaj, no, dobrze, że teraz sprawa. W ogóle odebrałaś, wiesz? No, wiem, wiem, Gplay. Chodź, dobra, może... Dobra, trzeba uratować dzieci. Wiesz w ogóle, gdziekolwiek ich można szukać? Gdzie nie je można pojęcia, nie mam pojęcia, Gplay, gdzie oni mogliby być. Dobra, to chowaj być. Się gdzieś tutaj, żeby dinozaury cię tylko nie znalazły, a idę poszukać dobra. Normalnie dzieci. Widzowie, chyba mam poszlakę. Znalazłem ciastko normalnie, ciastko sobie leży. Normalnie moje dzieci lubią ciasteczka i to może one tutaj tędy szły, wzięły sobie normalnie na drogę. Patrzcie, ciasteczko za ciasteczkiem i może doprowadzą nas normalnie do naszych dzieci, ale by było fajnie. Ej, a co tutaj jest normalnie jakiś park wodny? Ej, jest też jakiś dinozaur. Wygląda też niebezpiecznie w ogóle bardzo. Jest tu ich więcej w ogóle, widzowie. Ej, Gplayek, uważaj! Ostrożnie, ja nie mogę, on sobie zjeżdża ze zjeżdżalni. Tu jest niebezpiecznie, synku, tu są dinozaury, a ty tak, co tutaj się bawisz? Superowo po prostu, nie no. Wakacje. Synku, ty jesteś niepoważny, to ty pogubiłeś te ciasteczka, gdzie I twoje tak, rodzeństwo? Tak, moje. No nie wiem, oni w ogóle gdzieś zwiewaliśmy i gdzieś poszli, nie chcieli iść ze mną, a mieliby tak fajnie, jakby ze mną sobie poszli. Gplayek, ty się ciesz, że normalnie przetrwałeś. Tą podróż w samolocie i że słuchaj, ja nie mogę, te dinozaury są agresywne czy spoko są ogólnie? One chyba są fajne, cześć dinozaury, ej, cześć. Nie tak blisko, Gplayek, nie podchodź do nich tak blisko. Weź, chodź tutaj, przestań, bo ty robisz normalnie Gplayek przypał. Szukamy twojego rodzeństwa, widziałeś gdzieś może, nie wiem, Gplayeczkę albo Janka, gdziekolwiek? Nie, nie widziałem ich, tato. Gplayek, ty w ogóle nie jesteś poważny, jest no, zachować... Nie, idziemy, Gplayek, musimy odnaleźć teraz twoją rodzinę, rozejrzyjmy się. Ale miałem farta, przed chwilą gonił mnie taki normalnie straszny dinozaur i na szczęście, słuchajcie, zgubiłem jego trop. Ej, Niam. Gplay? Ty tu normalnie jesz takie jakieś stare burgery, one no, tutaj nie mogą wiem, mieć... ale jestem strasznie głodna. Więc może wszystko z pleśnią, Lumi, ja bym tego w ogóle nie jadł, wiesz co, to jest ryzykowne. Słuchaj, jak tam, udało ci się kogoś znaleźć z mojej rodziny? Nie, z twojej rodziny nie, ale coś odnalazłam. Normalnie co? Możemy się stąd wydostać. Tam wysoko jest normalnie jakby taki pałac czy zamek i tam na górze, na dachu jest lądowisko dla samolotów i tam jest samolot, Gplay, możemy stąd uciec. Tak? No, ej, no to super, to wiadomość, Lumi. Szybko. Spisałaś się na medal, lećmy tam. Widzowie, jesteśmy już na górze. Tak wygląda ten park z lotu ptaka. Tam była klatka właśnie tych złych dinozaurów. I normalnie, patrzcie, Lumi miała rację. Tu są naprawdę samoloty. One są zatankowane, można normalnie nimi latać, tak, Lumi. Tak, możemy już odlecieć, już możemy odlecieć. No nie, słuchaj, nie odlatujemy. Ja znalazłem na razie Gplaykę. Znalazłem Gplayka, ale jeszcze musimy odnaleźć Janka, słuchaj. I Gplayeczkę w sensie, okej? Okay? No dobrze, dobrze, pomożesz to polecimy mi? Ich szukać? Tak, polećmy normalnie. Ja bym poleciał w jedną stronę, ty w drugą i słuchaj, jakbyś coś zobaczyła, to dawaj znać. Ej, patrzcie, dobra. Teraz będziemy mogli ten cały park zwiedzić i normalnie oblecieć go samolotem, widzicie? Będziemy mogli obserwować różne gatunki dinozaurów, które tutaj po prostu mieszkają. Patrzcie, tutaj są te wysokie, jak blisko. Ej, a ciekawe, jak tam nasz samolot, słuchajcie? On się dalej w ogóle pali, patrzcie, to tutaj było. Tu była ta nasza tragiczne lądowanie, ale dobrze, że przetrwaliśmy. Ty, a tu jest jakiś helikopter? Chwila, ej, tam widzę chyba kogoś. Czekajcie, nie wiem, gdzie wylądować. Ej, 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 czekajcie, czekajcie. Ej, ja nie mogę, Janek, Gplayeczka? Co wy tu robicie? Ty, czekajcie, bo ja nie mam żadnego kilofu, nie mam żadnej liny, żeby wam tu rzucić. Czekajcie, tam są jakieś skrzynki, może znajdę tam jakiś kilof, tylko tam dinozaur ich pilnuje. Wszystko tu wam w porządku? Nic wam się nie dzieje? No to już wam tutaj rzucam, trzymajcie ten i mam nawet deserek dla was, ciasteczka, super, tak jak lubicie. Bardzo.
Okej, dobra, także teraz słuchajcie, musimy jakoś podstępem tam podbić, żeby ten dinozaur mnie nie zauważył. Okej, tutaj lądujemy i szybko bierzemy, słuchajcie, sprawdzamy te skrzynki. Jo, tu jest dużo rzeczy epickich. Dobra, żeby on tylko mi nic nie zrobił, słuchajcie, szybko, szybko, szybko uciekamy. O nie, goni mnie, ła! Oż ty niedobry dinozaurze, ja nie mogę, dwa serduszka mi zostały. Mam perły na szczęście, dobra, słuchajcie, jakoś go wykurzymy. Jest niebezpieczny ten dinozaur, muszę szybko zjeść i zregenerować życie. O nie, trzy serduszka, dwa serduszka mam. Oż ty normalnie niedobry dinozaur. Dzieci, normalnie zaraz go przegonię, tego dinozaura, nie martwcie się. O dobra, słuchajcie, dobra, teraz mam jeszcze tu inne rzeczy. Stań do walki, cwaniaku jeden, a masz, dobra, mamy go, słuchajcie, pokonaliśmy pierwszego dinozaura, udało nam się. Dobra, coś tu jeszcze jest? Dobra, mam tutaj kill off i mam, zaraz was uratuję normalnie, dzieci. Tylko samolot, żeby on, słuchajcie, tutaj nie zamógł. Damy radę w ogóle z wody wystartować. Ty, on nie chce startować, ale wystartował. Dobra, teraz musimy uratować szybciutko dzieci. I słuchajcie, możemy praktycznie wracać, możemy wracać. Wiem mniej więcej, gdzie jest G-Playka, wiem, gdzie jest Janek. Dobra, dobra, wow! Dobra, widzowie, dostałem się tu z powrotem perłami. Bierzemy normalnie ten samolot i wiecie co, opuścimy go piętro niżej, dobra, albo biorę go na rękę. Tutaj nie było przyjemne lądowanie dla mnie przed chwilą. Teraz lepiej. Dobra, dzieciaki, jest wszystko dobrze. Czekajcie, tutaj zniszczę. Okej, do wody dacie radę wskoczyć tutaj? Dacie radę wskoczyć do wody, czy się boicie? Dobra, no to dawajcie, dawajcie. Uhu, pięknie, daliście sobie radę. Jak tam najedzona ekipa? Dobra, to wsiadajcie do samolotu, teraz tylko znaleźć normalnie resztę rodzinki i zaraz wracamy do domu, woohoo! Widzowie, zostawiłem dzieci tam przy tym samolocie rozbitym, tam jest w miarę bezpiecznie. Ej, a tu jest normalnie ten pan, który tu mieszka w tym parku. Panie, w ogóle znaleźliśmy samolot, można te samoloty wziąć, żeby uciec do domu, proszę pana? Nie, nie uciekniecie stąd nigdy, jesteście tu i zostaniecie na zawsze. Jak to? Będziecie razem ze mną tu mieszkać, już nie chcę być tutaj taki samotny. Czemu to? To pan dopuścił do tej normalnie katastrofy lotniczej? Tak, ja to specjalnie robię, bo już mam dosyć tej samotności, dlatego to przeze mnie te samoloty się rozbiły. Ja nie mogę, czyli ty sobie tu towarzystwa szukasz do tego parku, tak? Ja nie tak, mogę. Dokładnie. Ja cię nie odpuszczę. A co to w ogóle twój dinozaur, że on tutaj się ciebie tak słucha? Jak uda ci się, to jest mój służący dinozaur, go pokonać, to wtedy normalnie cię uwolni. A jeżeli go nie uda ci się pokonać, to wtedy ja ciebie pokonam. I jeszcze powiem ci najlepsze. Twoją G-Playkę i Lumię uwięziłem, już nigdy co? Ich nie zobaczysz. G-Playkę i Lumię uwięziłeś? Ja ci dałem normalnie, ty niedobry nic poniu. Ja dobra, szybko musimy podładować życie, słuchajcie. Wow, on w ogóle z łuku potrafi strzelać. Widzieliście dinozaura, który strzela z łuku? No to teraz macie okazję, widzowie. Dobra, ja słuchajcie, tutaj też z nim nie mogę masz się z nim tak szans policzyć. Żadnych. Nie mam szans? Na razie dobrze mi idzie. Patrz, ucieka, ucieka, ha! I zwiał mi, i co? Kto tu nie ma o, szans? O nie, to teraz musisz ze mną stoczyć pojedynek. No to stań do chodź walki. Tu lepiej. Nawet ci nie dam rady, bo nie pozwolę podejść, cwaniaku. O nie, słuchajcie, ten następny dinozaur tutaj, co umie strzelać z łuku. Uciekaj mi stąd normalnie, niedobry. Dobra, zwiał. Zwiał, słuchajcie. Także teraz, gdzie on w ogóle mógł uwięzić, słuchajcie, G-Playkę i normalnie i Lumi. Ej, czekajcie, tu jest jakaś mapa, czekajcie, to jest chyba mapa tego parku. Czyli tak to właśnie wygląda. Ej, okej, może musimy lecieć śladami tej mapy. Wierzymy ją, słuchajcie, do ekwipunku. Muszę teraz się tam dostać na górę. I słuchajcie, wejść do samolotu. Okej, dobra, wsiadamy do samolotu. I teraz polecimy śladami tej mapki. I mam nadzieję, że tam znajdę Lumi, słuchajcie, i G-Playkę. I będziemy już mieli całą ekipę, bo G-Playek jest tam przy parku wodnym schowany. Mam nadzieję, że chłopaczek nic nie kombinował. I słuchajcie, gdzieś tutaj musimy się udać właśnie. Ta mapa przynajmniej tutaj w tą stronę pokazywała. Ja nie mogę, jaka kopuła różowa! Ej, to jest na pewno jakaś następna klatka dla jakichś niebezpiecznych dinozaurów. Czekajcie, bo normalnie ta mapa gdzieś tu wskazywała. Ej, czekajcie, tutaj są jakieś dinozaury. A widzicie gdzieś tu G-Playkę bądź normalnie Lumi? Czekajcie, dobra, tutaj lądujemy na dachu i rozejrzymy się troszeczkę. Dobra, na początku zjem steka. Ty, jakie dziwne dinozaury tu są. Naprawdę, naprawdę nie wygląda to za dobrze. Ale czekajcie, na razie tutaj nic nie widzę ogólnie podejrzanego. Ej, strzelają do siebie z łuku? Z łuku do siebie strzelają, patrzcie. Ej, dobra, czekajcie, zejdziemy na dół. Ej, tu jest jakaś klatka! Ja nie mogę! Lumi, G-Playka!
Ja nie mogę, goni mnie! Czekajcie, mam trzy serduszka mam! Muszę się szybko zregenerować, bo nie gonią mnie! Zaraz was uwolnię, spokojnie! Dobrze! Idź sobie, mały dinozaurku, nie podchodź lepiej do mnie, bo nie jeden i drugi na mnie idzie. Muszę jakoś ich uwolnić, słuchajcie, podstępem. Dobra, teraz, szybko! Szybko! Goni mnie, nie goni, dawaj! Szybko, dawajcie, dziewczyny! Ja... Dobra, idziemy, wychodzimy stąd! Jak ty się dałaś złapać, Lumi? Wiesz, no, co? Jakoś trzymajcie tak się tutaj! Dałam mu złapać, no ale no powiem ci, że źle wyszło. Ratunku! Pomóżcie mi! Tego dobra. Dinozaura! Musimy się stąd uciec! Ja tam mam samolot na drzewie, musimy na drzewo tam wejść! O nie! To jest niebezpieczny dinozaur! Okej, pokonaliśmy go! Ej, dobra, czekajcie, dam wam po perełce i musimy się dostać na górę, albo ja się tam dostanę i przylecę po was samolotem, zbieramy się całą ekipą i musimy wracać do domu. Czekajcie tu chwilę, ja tam wbijam zaraz na górę, rzucam tutaj perełkę, uwaga, 3, 2, 1, ty serce mam! Jakieś mięso mam normalnie z tego, z dinozaura. Dobra, gdzie ja ten samolot? Jest samolot, jest dobrze. Lecę normalnie po moją ekipę, po moją rodzinkę i zbieramy się wszyscy zaraz w kupie. Mam nadzieję, że się uda. Widzowie, udało nam się wszystkim zebrać. Patrzcie, jest Lumi, jest cała rodzinka i nawet dzieci się zaprzyjaźniły z tymi dinozaurami. One znoszą tutaj jajka, widzicie? Ej, może weźmiemy, rodzinka, takie jedno jajko do domu? Ej, z tego się akurat nic nie wykluło. No nie wiem, G5, Lumi, to byłby w ogóle dobry pomysł. Jajko dinozaura normalnie. Ej, tam jest jeden groźny ten. Musimy szybko się ewakuować. Szybko. Musimy, słuchajcie, szybko normalnie. Ej, on w nas zniszczył samolot jeden. O nie, jak my się teraz wydostaniemy stąd? On nam niszczy samoloty. O, ty niedobry. Trafił we mnie. Co on chce nas zniszczyć bez przesady? Ej, ja nie mogę. Mam mięsko, dinozaurku. Ej, dobra, Lumi, chodź, musimy się chować. Rodzina, chowamy się. O, musimy go zaskoczyć. Trzymaj mieczyk. Masz wszystko, Lumi? Tak, co potrzebne do obrony? Mam mieczyk. Musimy mu stawić czoła. Dawaj go, strzelamy w niego. Dobra. A masz ty normalnie. Dawaj, Lumi, dawaj go. Jak Lumi normalnie na kozaka poleciała na niego. Dobrze się trzymasz, Lumi? Tak, ale muszę na chwilę się schować. Dobra, ja też muszę teraz zjeść steka. Szybko. Okej. Dobra, perłę rzucamy. Rodzinka, trzymajcie się tam. Ja ci dam normalnie. Ty masz, nic poniu. Dawaj teraz w dwójkę go, Lumi. Pokonaliśmy go. Udało się. Tylko mamy następny problem, rodzinka. Mamy tylko jeden samolot. Musimy szybko się tu jakoś wszyscy spakować. Przepraszam, dinozaurku. My tu chcemy tym samolotem sobie polecieć. Musicie się tu wszyscy normalnie zmieścić. Załadujecie się, rodzinka? Tak, jakoś damy radę. Mam nadzieję, że damy radę, widzowie, tym małym samolotem odlecieć. Trzymajcie kciuki, ja się z wami żegnam. Pa, pa!